Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Zakończył się 14. Europejski Kongres Gospodarczy. Wydarzenie organizowane jest od 2009 roku. W trakcie tegorocznej edycji głównym tematem poruszanym podczas licznych paneli dyskusyjnych była zbrojna agresja Rosji na Ukrainę. Po 24 lutego zmieniliśmy gruntownie przygotowaną już agendę kongresu, którego nową misją stało się właśnie wszechstronna pomoc dla Ukrainy. Jak powinna ona wyglądać, jakich narzędzi potrzebujemy, czego będzie od nas, Europejczyków, wymagała realizacja takiego planu. Kongres w tej bardzo bogatej obsadzie jest świetnym miejscem na potrzebną tak debatę. W trakcie 14. edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyło się 150 sesji tematycznych, w których wzięło udział 1000 prelegentów oraz 8,5 tysiąca gości. Mistrzowski Puchar zawitał do Katowic. 25 kwietnia podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego zaprezentowano puchar, który w przyszłym roku w geście zwycięstwa wzniosą do góry Mistrzowie Świata w piłce ręcznej mężczyzn. Zaprezentowana została również maskotka mistrzostw, wiewiórka Pax. Cieszymy się bardzo, że województwo śląskie jest regionem gospodarzem tej wspaniałej imprezy, która w styczniu 2023 roku, no dosłownie kilkaset metrów stąd, w naszym legendarnym spotku, odbędzie się wiele meczów z udziałem reprezentantów Polski. 21 meczy, które mają się odbyć w Katowicach, cieszy nas podwójnie, bo katowicki spodek w centrum Śląska to przecież najlepsza arena sportowa i fantastyczne miejsce z legendarną publicznością. Pracujemy nad tym, żeby te mistrzostwa były nie tylko wydarzeniem, które odbędzie się w styczniu, ale żeby to zainteresowanie piłką ręczną na Śląsku budować i tworzyć, chociażby przez takie akcje. Czempionami, których zadaniem jest promowanie Katowic jako Europejskiego Miasta Nauki 2024, zostali Anna Budzanowska oraz Ryszard Koziołek. Dodatkowo jedną z ról ambasadorów jest udział w tworzeniu programu Euroscience Open Forum, wydarzenia o charakterze naukowym i technologicznym, które poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. Impreza odbędzie się w Katowicach w 2024 roku. Dzisiaj rzeczywiście wyłaniamy dwie osoby, które będą osobami liderami w całym naszym zespole i będą tymi takimi naturalnymi ambasadorami idei miasta nauki, idei miasta nauki jako Katowic, no i będą reklamowały swoją osobą tą ideę naszego rozwoju i naszego potencjału naukowego w mieście. Tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co 2 lata. Od roku 2022 nosi go holenderska Leida. Trofeum przyszłych Mistrzostw Świata w piłce ręcznej zostało zaprezentowane w Galerii Katowickiej. Była to niezwykła okazja dla kibiców, by zrobić sobie zdjęcie z pucharem oraz turniejową maskotką wiewiórką Pax. Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn potrwają od 11 do 29 stycznia 2023 roku. Polacy turniej rozpoczną od rywalizacji przed publicznością w katowickim Spodku. Za nami 8. turniej o czarny kamień Blackstone Trophy 2022. Zawody karlingowe wróciły na katowicki Jantor po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią. Uczestniczyło w nich 30 drużyn i 130 zawodników. Karling łączy w sobie taktykę i sprawność fizyczną oraz precyzję. To są 3 najważniejsze rzeczy, które trzeba wiedzieć o karlingu. Gramy na torze lodowym długości 46 metrów prawie i chcemy umieścić kamienie granitowe, które mamy do dyspozycji każdej z drużyn po 8. Chcemy je umieścić w środku celu, który jest wymalowany na drugim końcu tego toru lodowego. Poziom bardzo dobry. Myślę, że ta dziesiątka, która za chwilę rozpocznie tutaj rywalizację w finałowej rundzie, to rzeczywiście już są karlerzy niebyle jacy i tacy, którzy walczą do samego końca i grają bardzo precyzyjnie. Zwycięzcą turnieju została szwajcarska drużyna CC Cuk, pokonując w finale damską drużynę Projekt Karling z Łodzi. 3. miejsce zajęła ekipa Przyjaciele Czarnego Kamienia. Za nami koncert Prime Orchestra z ogarniętego wojną Charkowa. Ukraiński zespół wystąpił na scenie Miasta Ogrodów przed kompletem publiczności. Koncert w Katowicach był pierwszym na rozpoczynającej się antywojennej trasie, podczas której orkiestra pojawi się w kilku krajach Europy.
kilka tygodni temu skontaktowali się z nami przedstawiciele Charkowa. To tak jak Katowice, miasto muzyki UNESCO, no i miasto, które jest jednym z najbardziej dotkniętych przez rosyjski atak na Ukrainę. Miasto, które zaproponowało nam niezwykłą inicjatywę. Chciało wysłać swój wspaniały zespół, Prime Orchestra, którego muzycy uciekli spod bomb i schronili się w zachodniej Ukrainie, gdzie też włączyli się do walki, najczęściej jako wolontariusze. A teraz na prośbę miasta Charkowa postanowili ruszyć w trasę po Europie. Oczywiście odpowiedzieliśmy natychmiast na tą inicjatywę pozytywnie i podjęliśmy starania, żeby ten koncert zorganizować. Nie było łatwo, bo jednak to jest spora orkiestra, która by się potrzebowała odpowiednich zgód. No i ten koncert zorganizowaliśmy bardzo szybko, ale myślę, że warto było. Prime Orchestra ma na swoim koncie blisko 500 koncertów na całym świecie, w największych salach, festiwalach i innych wydarzeniach. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.